Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło się zebranie przedstawicieli spółdzielni mleczarskiej Mlekpol. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie finansowe i bilans spółdzielni za rok 2021. Jaki był rok 2021? No wszyscy doświadczyliśmy, że był po prostu bardzo skomplikowany. Temat pandemii, temat zerwania łańcuchów dostaw, szarpanie się po prostu ze sprzedażą, no był skomplikowany, ale tak jak dotychczas załoga spisała się bardzo dobrze, pokonaliśmy te wszystkie trudności, producenci mleka zwiększyli produkcję, bo rok 2021 jest rekordowy w historii naszej spółdzielni, po raz pierwszy przetworzyliśmy ponad 2 miliardy litrów mleka w ciągu roku, i to własni nasi producenci go wyprodukowali. Podczas spotkania dyskutowano również o dalszych inwestycjach i kierunkach rozwoju spółdzielni. Dzisiaj jest bardzo trudno planować ze względu na wojnę ukraińską, inflację, wzrosty cen wszystkich nośników energii, które przekładają się na wzrost całej działalności i wszystkich kosztów spółdzielni. Natomiast rąk nie opuszczamy, będziemy starali się walczyć, żeby zabezpieczyć tak interes producentów, jak i pracowników i funkcjonowania firmy. Na zakończenie obrad odbyły się głosowania, podczas których udzielono absolutorium zarządowi spółdzielni mleczarskiej Mlekpol, prezesowi Edmundowi Borawskiemu oraz wiceprezesom Sławomirowi Olszewskiemu i Zbigniewowi Groszykowi. Zebranie przedstawicieli wybrało także nową radę nadzorczą spółdzielni, w skład której weszło 21 członków. Podsumowania minionej dokonał przewodniczący rady ubiegłej kadencji Sławomir Przytuła. Zarząd bardzo dobrze radę sobie daje i z pandemią, i z wojną na Ukrainie. Wszystkie produkty nasze, ceny rosną, rolnicy dostają coraz większe pieniądze za mleko. Także podsumowując, jeżeli całą kadencję ogólnie, to wydaje mi się, że jest na plus. Mam nadzieję, że następna kadencja, nowa rada wprowadzi spokój i będzie dalej rozwijała to spółdzielnie, tak jak do tej pory było czynione przez 40 lat. Rolnicy produkują coraz więcej mleka, mleczarnia się musi do tego dostosować, czyli czym więcej mleka, większe muszą być inwestycje, żebyśmy sami to przerabiali, żebyśmy nie musieli robić tego usługowo, bo takie jest zadanie tej spółdzielni. Już po raz trzeci spotkanie przedstawicieli spółdzielni mleczarskiej Mlekpol odbyło się w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Postanowiliśmy w tym roku też w tym zakładzie zrobić to zebranie, ponieważ około 40% delegatów jest nowych, którzy jeszcze nigdy nie zasiadali w tym samorządzie i chcieliśmy po prostu pokazać ten nowy zakład materiałów sproszkowanych. Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie został oddany do użytku w 2020 roku. Dla zakładu szczególnie ważny był rok 2021. To był ten rok, kiedy tak naprawdę pełen rok operowaliśmy sami, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Zwiększaliśmy sukcesywnie ilość przerabianego surowca. Osiągnęliśmy pod koniec roku około 50% swoich zdolności przetwórczych. I w chwili obecnej myślę, że biorąc pod uwagę, jak ten rok się rozwija, to tak pod około 90% powinniśmy dojść. Liczymy na to, że uda się przekroczyć te 100% w przyszłym roku, bo przy odpowiednim też układzie produkcyjnym jest to na pewno możliwe. W tej chwili wydajność zakładu za pierwsze półrocze 2022 roku średnia dobowa to jest około 170 ton na dobę. Zakład jest wyspecjalizowanym zakładem produkującym proszki spożywcze na bazie mleka i serwatki. To są te dwa nasze podstawowe surowce. Natomiast no, mamy szerokie możliwości, jeżeli chodzi o kierunki przetwarzania tych surowców. W ramach tych głównych produktów przewidziano możliwość standaryzacji poszczególnych składników na takim poziomie, jaki jest potrzebny dla danego klienta. Portfolio produktów, które możemy produkować, tak naprawdę jest bardzo, bardzo szerokie i może obejmować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset produktów. Działalność gospodarczą za rok 2021 spółdzielnia mleczarska Mlekpol zamknęła dodatnim wynikiem finansowym. Wypracowano wynoszący ponad 34 miliony złotych zysk, który przeznaczony ma być na dalszy rozwój spółdzielni, budowę potencjału dostawców poprzez zwiększenie innowacyjności gospodarstw i wsparcie kadry pracowniczej. Spółdzielnia mleczarska Mlekpol w Grajewie jest jednym z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce i w Europie. W 2021
roku Mlekpol skupił ponad 2 miliardy litrów mleka, co stanowi ponad 16% całego skupu mleka w Polsce. To ponad 5,5 miliona litrów mleka dziennie od około 8,5 tysięcy członków spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych. Spółdzielnia przez lata nieprzerwanie dba o kolejne pokolenia konsumentów, tworząc różnorodny, nowatorski asortyment. Od 4 dekad na polskich stołach pojawiają się produkty marek takich jak Łaciate, Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz i Maślanka Mrągowska. Wyroby spółdzielni trafiają nie tylko na rodzimy rynek, ale także na eksport. Blisko 30% całej produkcji dostarczana jest do ponad 90 krajów na całym świecie, a kultowe mleko Łaciate dociera aż na 6 kontynentów. Spółdzielnia działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Co roku podejmuje przedsięwzięcia z myślą o lokalnej społeczności i środowisku naturalnym. To wszystko sprawia, że ten czołowy producent nabiału w Polsce prężnie się rozwija, odnotowując co rok kolejne rekordy w skupie, przetwórstwie i sprzedaży produktów nabiałowych w Polsce i za granicą.